nie ustąpiłem. Trudno to nazwać pokłóceniem, ale nie ustąpiłem. Mam wszystko. Ty już nagrywasz? Są takie ładne. O nie, nie mogę tak powiedzieć. Takie są ładne, kolorowe. Bardzo ładnie wydrukowane. Jak dzień. Raz. Raz. Oj, po pupa. Tak, żeby stanąć na tle tego baneru i wtedy powiedzieć. Ewentualnie zrobić Rafał, zrobić zdjęcie, Rafał będziemy miasta. Rafał zrobić zdjęcie, żeby posłać, żeby... A będziemy robić to zdjęcie jeszcze do tego, tak? Tak. To dobrze, że się ogoliłem. Mamy paluszki? Masz jakieś paluszki? Może? Nie, to mógłbym się do domu pojechać. Się później zabawił w procesie, nie? A to jakieś nowe, bo było inne. No nie działa. Zajmujemy się takimi prozaicznymi rzeczami, jak rozkładanie ulotek, jak pojechanie do domu po nowe baterie, potem nie działają. Dobrze naładowałem. Dobra, chcesz się napić Pepsi? Jak młodzi są, to młodzi rozłożą sami sprzęt do statystyk. Czy zostało coś jeszcze? Polecek. Polecek się ogolił. Witam. A ty co, dwa telefony masz? I co, i odbieram żadnego? Nie odbieram żadnego. Gdzie mamy ten? Cześć. Tu jeszcze masz, górę, jeszcze macie tak. MVP ligi. Teraz tak, w tym pierwszym meczu mogą się trochę bić, bo to Starogard i nasi. Którzy wasi? TCZ. Wasz kolega. Wasz kolega. Smyku? Tak. Smyku gra. W drugim grają Devilsi z Polfarmą i ci się będą lać. To już na pewno. Później macie chyba Lajcik, bo gra ten mieszany zespół z Sherdogiem. Chociaż mieszany zespół. Ja bardzo lubię ten zespół, przyznam tak. Szczerze. Ale oni bardzo fajnie grają, bo grałem piłką. A na koniec ty wiesz. A na koniec tak, na bestet macie mnie. Ja proszę ten, znaczy proszę, żebym nie dostał technikę. Prosić możesz, tak? Tak jest. Przypomnij sobie czas, czasowy, przypomnij człowieka. Asfalt, biała farba, w kieszeni kilka drobnych monet. Linie już gotowe, buty mocno zawiązane. Pod okiem starszych kolegów, historyczny rzut oddany. Godzina mija, druga, trzecia, czwarta, piąta. To jest MHM, ja byłam nowy o jointem. Nie po boiskiem, spalnik. Nie, to nie jest. Nie rozkładać to lotnisko. Już to bardziej z tamtej strony. Oh!
jechać w cynąć. NBA jest fantastic. Co, że tylko czwarta i połowa trzeciej kwarty. Potem staśmy od twarzy to i patrzy, jak za oceanem robią naskok dwutakty. Wiąże Nike, do łapy wkłada Spalding. Patrzy na obręcze, które nie widziały nigdy siatki. I nasuwa zapamiętany dług. Spokój, dajemy im się wciągnąć w ten chaos. Stracili dużo punktów, teraz zaczęli coś grać. My, to jest nasz mecz. My mamy tą grę pod rolą, a nie oni. My wygrywamy cały mecz i mamy ten mecz tutaj grać. Bez głupich, bez głupich kwalifikacji. Gwiazda, dograć to i tą przewagę wywieźć. Gwiazda, tylko go otworzę, już jestem pod koszem. To pamiętam dobrze, gdy się cofnę parę wiosen wstecz. Niosę obręcz i motywację też, bo wiem co tutaj robię. Chcę mieć tu NBA właśnie. I się skupiam wyłącznie nad kozłami. Szaranowicz oraz Łabędź podkładają dubbing. I jest noc, dzisiaj tylko są reklamy. Wtedy było inne tło, przyznajmy. Inside NBA, DSF, yeah, I like it. Patrzę przez okno ekonomii, ta wygrajmy. Ciuchy startera, ja tu dzisiaj mam na chacie. Sentymentem patrzę na to zawsze raczej bracie. Pojawiali się kozacy i gnieli nam koszy. Gdybym wtedy starszy był, sam bym pozwał ich na nosze. To co później miało miejsce, nie skwituje małą puentą. Nigdy nie zadzieraj nie ze swoją obręczą. Tych miejscówek już nie ma, dziś tam gra tylko pamięć. Moim zdaniem wielu chroniło się przed cipaniem przez to. Lepiej klepnąć się tylko niż tabletką. I dlatego wiele się zawdzięcza takim miejscom. Wiem, dzisiaj sam wspominam te obręcze. I się pcham pod dechę, idą łokcie, potem ręce, potem idą piony. Potrafiony, aż zadrapany był to osobowy po nim. Nie przespane noce, potem lekcje w podstawówce. By na długie przerwie dalej rzucać jeszcze kosze tłuste. Bo to Musi i Jano wiedzą dobrze co to basket. Piona dla tych wszystkich co jakby mają tu jazdę. Orlik na orliku, dzieciak masz czego potrzeba. Wystarczą dobre chęci, nie ma tu limitu nieba. Bo to nie... Dobrze! Dziewczyny! Jak nie możecie biegać, to zdjęcie się, a nie
Super! Się udzieliło, widzę. Ja normalnie tylko zanurzuję kolano i wybiegam na boisko. Nie. Gość, tak. Najmniejszy na boisku, zbiera piłę i dobija. Nikt nawet go nie sfauluje. A kto to był? Fifek. O, w mordę. Szczerze nie mam. No dobra, no to daj mi jednego Apasa i Smera, tak? Nie na to, bo jest na meczu. Nie, ja nie mówię o teraz. Ja mówię o przyszłości. Kogoś naprawdę dobrego, jednego z tych sił. No jest. Przejdź. Ja to uczynię. To jest to co? Co teraz zobaczyłeś i wiesz? Nie. Bo na finały za dwa tygodnie to... To Miepek i Kulepa. Tam. Muzyk! Tego nie przytańczę tego. A tyle na dzisiaj, przynajmniej. Na razie.